Dla kogo masz to marzenie? Marzenie spełniam tacie. Tacie? Tak. Dlaczego? Bo tata dużo dla nas robi, pomaga zawsze w lekcjach, na przykład z matematyką. Często zabiera nas na jakieś koncerty, jakieś seansy do kina. I uznałam, że taki prezent dla taty byłby bardzo idealnym prezentem i wynagrodzeniem za to wszystko, co dla nas robi. Jakie masz marzenie? Ja bym chciała, żeby tata spędził jakoś fajnie, miło czas, tak jakby poczuł się w tym kosmosie. A twoim zdaniem? Jesteśmy sami na tym świecie, w tej galaktyce albo w kosmosie? Raczej tak, ale pamiętam, że tata zawsze opowiadał mi, jak patrzyliśmy wieczorem w kosmos, że tam są jakieś ufolutki, które do nas machają. Także tata wierzy, że jeszcze ktoś istnieje. Tak, tak. Powiem taką ciekawostkę, że kiedy tata miał jakieś 20 lat, to wziął udział w takim programie, tylko to nie był telewizyjny show, tylko to był taki program, że szukali kosmitów. Naukowy program. Tak, taki naukowy. Okay. Byli bardzo blisko znalezienia tych... zielonych tak, stworków. Dokładnie tak. A co by było, jakbym zadzwonił do swoich kolegów, którzy są, żyją tam wysoko, wysoko i żeby go porwali? Mogliby go porwać, ale nie na długo, bo chcę mieć mojego tatę z powrotem. No to teraz zobaczymy, jak tata zareaguje na bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Dzień dobry. Jarku, zapraszam. A co się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Gessler, uszanowanie. Przyjechałem z galaktyki Drzewo Marzeń. Ale też przy okazji przyjechałem z programem do pana. Ale nie, to była masakra. Panie Jarku, pomagam realizować marzenie. To marzenie jest dzisiaj dla pana. Czy pan się mógł domyślać, kto mógł mieć marzenie dla pana? No jest taka jedna dziewczynka. Jaka dziewczynka? No, taka Lenka. Nie ma jej tutaj. Chyba, że się przebrała. A to która może być w takim razie? Lenka lubi gotować? Średnio. A lubi sprzątać? Raczej nie. A no lubi odkurzać? Skręciliśmy pana? No i na maksa. To po prostu się trzęsę. Szoku. Jarek, patrząc na nas, to chyba nie jest wszystko na serio, co? No tak mi się zdaje, że to jakieś takie żarty, że ten... Dobra, Jarek, tak już całkiem na poważnie. To jest twoja skrzynia i ona jest do otworzenia. Jak otworzysz, to zaczniesz już się domyślać. To my się delikatnie my odsuniemy, w razie czego... Jarek, co to jest? No, to jest, wydaje mi się, że to jest układ słoneczny. A co jest napisane pod układem słonecznym? No, jest moje imię i nazwisko. I to są współrzędne geograficzne. Współrzędne geograficzne. I do tego mamy nasz globus. Okej. Ja ci go potrzymam. Dobra, 28 stopni szerokości północnej. Na razie dobrze trafiłeś. 28, 31, 26. Teraz co mamy? North i West. No, West to jest... Tu i North trochę... Florida. Florida. Mhm. Tu jest przylądek Canaveral. Wiesz, co tam jest? Stamtąd startują promy kosmiczne. Dokładnie. Na przykład rakiety programu Apollo, dzięki którym człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu. Centrum Kosmiczne imienia Kennedy'ego. Ktoś mi podpowiedział, że bardzo cię to interesuje. Tak, to prawda. Tak? To wiesz co? Co? Ja cię tam zabieram. Do. No. Naprawdę? No. To niemożliwe. No to odebrał mi mowę teraz. Naprawdę. My tam cię zabieramy, ale wiesz, komu to wszystko zawdzięczasz? Coś niesamowitego, po prostu... nawet nie wiem, jak to określić. No, to, nie wiem, jej pomysł, jej...
to, że chciało jej się zgłosić to marzenie. Niesamowite, no to jest uczucie takie po prostu. Lenka? Tak? Przyznaj się, dlaczego akurat pomyślałaś o tacie? Teta zawsze pomaga w domu. Kiedy mam jakiś problem z nauką, to też pomaga, wytłumaczy coś na historię, jeżeli czegoś nie rozumiem. Jest kochany po prostu. Kochany, najwspanialszy tata w świecie. I najwspanialsza córka na świecie. Dziękuję. Jestem... Kocham cię po prostu. Ja ciebie też, tatuś. To co? Ja myślę, że warto później spakować, co? No chyba tak. Spakuj się na kilka dni. Lecę.